Zapraszamy na odcinek krótki, specjalistyczny, tematyczny na temat sklepów. Jesteśmy w Targecie i pierwsza rzecz, która wydaje mi się jest tutaj dobrą różnicą, to to, że wózki są fajne i jadą prosto, bez problemów. Kojarzycie pewnie te memy, że jedno kółko do wózka i tak dalej. Nie tutaj. Najprostsze rozwiązanie, tylne kółka są nieruchome, tylko przednie są skrętne. Dzięki czemu? Adieu, amigo. Jedź prosto do celu. Target jest oczywiście sklepem bardzo nowoczesnym. Mamy takie stacyjki, gdzie możemy sobie sprawdzić różne informacje o produktach, ich cenę, opis, dostępność w tym sklepie, w innych sklepach. I też jest to połączone z ich stronką, na której można z powodzeniem zamawiać asortyment, czy też do odbioru, czy z dostawą. Taki multichannel. Target jest generalnie sklepem, w którym można kupić wszystko. Nie, źle. O, smart sweetsy. O, i są te, co nie mieliśmy. Sweet fisze. O, that's nice. Słuchajcie, generalnie Target jest sklepem znanym z tego, że jest bardzo duży i że można w nim kupić wszystko. Można w nim kupić spożywkę, można w nim kupić ubrania, można w nim kupić elektronikę, można w nim kupić meble, rzeczy do domu. Wszystko, tak. Jest duży i ma bardzo duże alejki. Bardzo duże. Okej, okay. Było widać, że są bardzo duże. Bardzo ważne tutaj są wszystkie rzeczy. Generalnie to też jest znane w Targecie. Oni mieli taką swoją sekcję wszystko za 1 dolar. No teraz jakby inflacja zrobiła swoje, jest to troszeczkę więcej, ale to jest też ich taki trademark. No dobra, wszystko fajnie, ale możecie teraz powiedzieć, że super, stary, pokazałeś nam Tesco, nie? Sklep jak sklep, o co tutaj chodzi? Quality content, cofam suba. Ale zobaczcie teraz, właśnie chcemy zestawić to z tym sklepem. Czym różni się Trader Joe's od innych sklepów? W którym innym sklepie, w sekcji serowej, masz napisane Welcome to Jacques Fromage Bistro i masz myszki, które ci pokazują, jak się pięknie je ten ser. Jestem urzeczona. No, generalnie możemy powiedzieć, że tu wszystko jest po prostu fajne, po prostu fajniejsze niż gdzie indziej. Jakby wszystkie komunikaty delikatnie puszczają do ciebie oczko, wszystko ceny, tak, ceny są napisane ręcznie. Pracownicy chodzą ubrani w ładne stroje, a kadra menadżerska wręcz w hawajskie koszule, tak? Jeżeli zobaczycie kogoś w hawajskiej koszuli, to ponoć jest to osoba z kadry menadżerskiej. I szef nazywa się kapten, bo mamy się czuć jak na pirackim statku. Tak jak w innych sklepach typu Target, Walmart, Costco, wszystko ma być duże, wszystkiego ma być dużo, masz po prostu mieć wszystko dostępne, tak tutaj wcale nie, oni do tego nie aspirują, mają głównie marki własne, ale wcale nie jest tak, że znajdziesz tutaj wszystko, czego chcesz. Pamiętacie zamawianie online, dostawę, pick-upy, wszystkie nowoczesne rzeczy? Nope, tutaj musisz po prostu przyjść, wybrać sobie wszystko, co chcesz i poczuć ten fajny experience. Pamiętacie technologię XXI wieku i bezobsługowe kasy, czy tam bezosobowe, w których sam sobie skanujesz? Nope, nie tutaj. Tutaj masz iść normalnie do kasy, pogadać z kasjerem, który będzie dla ciebie dobrym ziomkiem, powiedzmy. Co mamy? Czytałam o tym w internecie i znalazłam. Co to? W sumie jest tylko ciastka, ale już w Polsce o nie słyszałam. No i okazuje się, że to działa naprawdę spoko, tak jak inne okoliczne duże sklepy mają ceny na Google w okolicach 4.2, 4.4, tak Trader Joe'sy mają 4.6, 4.8 i więcej i ludzie
naprawdę, naprawdę po prostu lubią tu przychodzić. Bo dodatkowy efekt tego przyjemnego vibe'u małego sklepu jest między innymi przez degustację różnych produktów, które się tu odbywają. Chociaż ten pan to akurat sam degustuje teraz wodę, no ale you see the point. A, no i do tego mają jeszcze absurdalnie liberalną politykę zwrotów, że można im zwrócić otwarte opakowanie i oddają ci kasę bez niczego. Z rozporządzenia Joe Bidena w każdej restauracyjce, kawiarence, miejscu, do którego wchodzimy, w łazience musi znajdować się napis, żeby pracownicy myli rączki. No i jest to zwykła kartka, wiadomo, tak, nic szczególnego. Oczywiście nie w tym sklepie. Tutaj odręcznie, kolorowo i nieco ładniej niż gdzie indziej. You're welcome. I'm there when you feel sick. Please don't leave me in your pocket when you do laundry. No i tak jak widzicie, wszystkie te produkty są po prostu fajne, ładne, kolorowe, uśmiechają się do ciebie. Tutaj się może pochwalę. Mamy tutaj precle wypełnione masą orzechowym. Jestem bardzo podekscytowana. Takie oto krakersy z figami i oliwkami. Do tego mamy ser, który nazywa się Unexpected Cheddar Cheese. Zobaczymy. Mamy jakieś migdały w karmelu i kawie. Brzmi dobrze. Samo zdrowie. Tak, i mamy też dwa lipy. Ale skład był dobry właśnie, jeszcze wracając. Tutaj są też spoko składy, bo sprawdzałam. I mamy dwa lipy do krakersów. Więc będziemy jeść cyciki i skarmelizowaną cebulę. Mamy różne przyprawy, które po prostu chcę zabrać do Polski, bo brzmią bardzo fajnie. Mamy dżem z figi. I mamy kartkę, bo była bardzo ładna. To w sumie tyle. A, no i też jeszcze malutki disclaimer, że to nie jest tak, że ten sklep jest taki super, ale jest dwa razy droższy, że jest jakimś Whole Foodsem czy coś. Nie, tutaj po prostu są zupełnie normalne ceny. Może jestem stara, ale czuję się, jakbym wyszła z wesołego miasteczka. Także zakupki skończone, zakupki za nami. Naprawdę ucięliśmy jeszcze sobie pogawędkę z panem przy kasie, dał nam polecajkę na Florydzie. To nawet nie, że to my do niego zagadaliśmy, tylko on do nas. Także super, naprawdę polecamy. Dobra, także spadamy i tyle na dzisiaj.